Z listu świętego Franciszka z Asyżu do wszystkich wiernych. Wszechmogący ojciec oznajmił przez świętego Archanioła swego Gabriela, że jego słowo, tak czcigodne, święte i chwalebne, przyjdzie na świat z nieba. Oznajmił to chwalebnej dziewicy Maryi, z której łona słowo przyjęło prawdziwe ciało naszej ułomnej natury. Jednorodzony syn. Bogaty ponad wszelką miarę, zechciał jednak wraz z najświętszą matką swoją wybrać ubóstwo. Kiedy się przybliżyła jego męka, obchodził paschę wraz ze swymi uczniami. Potem się modlił do Ojca: Ojcze, jeśli to być może, niech odejdzie ode mnie ten kielich. Wolę swoją jednak złożył w woli Ojca. Wolą zaś Ojca było, aby Jego Syn Błogosławiony i chwalebny, dany nam i dla nas narodzony, ofiarował siebie przez własną krew na ołtarzu krzyża jako żertwa i ofiara. Nie za siebie, bo przez Niego wszystko się stało, ale za grzechy nasze, dając nam przykład, abyśmy wstępowali w Jego ślady. Pragnie On, abyśmy wszyscy przez Niego dostępowali zbawienia i przyjmowali Go czystym sercem. I czystym ciałem. O jakże szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy miłują Pana i pełnią Jego polecenia zawarte w Ewangelii. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego, z całej duszy Twojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Miłujmy przeto Boga, czcijmy go czystym sercem i czystym umysłem. Ponieważ tego przede wszystkim pragnie, mówiąc: Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojcu w duchu i prawdzie. Wszyscy, którzy oddają mu cześć, mają to czynić w duchu i prawdzie. Ku niemu zwracajmy uwielbienie i modlitwy, mówiąc we dnie i w nocy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Bo zawsze należy się modlić i nigdy nie ustawać. Poza tym czyńmy owoce godne pokuty, miłujmy bliźnich jak samych siebie, miejmy w sobie miłość i pokorę, pełnijmy uczynki miłosierdzia, one bowiem obmywają duszę z brudu grzechu. Wszystko, co ludzie pozostawiają na świecie, tracą na zawsze. Z sobą zaś zabierają jedynie zapłatę za miłość oraz jałmużny, jakie dawali. Pan da im nagrodę i słuszną odpłatę. Nie powinniśmy być mądrzy i roztropni według ciała, ale raczej mamy być prości, pokorni i czyści. Nigdy nie powinniśmy wynosić się ponad innych, ale raczej mamy być sługami i poddanymi każdego człowieka, ze względu na Boga. Na wszystkich, którzy tak czynić będą i wytrwają do końca, spocznie duch Pana, zamieszka w nich i będzie w nich przebywał tacy się staną synami Ojca Niebieskiego, którego dzieła pełnią. Są oblubieńcami, braćmi i matkami naszego pana Jezusa Chrystusa.